Witam wszystkich zebranych, mówi Zofia z Krakowa. Pobudka poranna. 14 grudzień, środa, Apokalipsa 2, werset 10. Wierny aż do śmierci. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Owoc ducha. Galacjan 5:22-24. Z ulegania zaś Duchowi Świętemu rodzi się miłość, radość, pokój, cierpliwość, łaskawość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Rzecz jasna, że temu wszystkiemu nie sprzeciwia się żadne prawo. Galacjan 5:22-23. Czy posłuszeństwo 10 przykazaniom może odzwierciedlać owoc ducha wyrażony w tych wersetach? Zobacz Mateusza 5:21-22, 27-28, rozdział 22, 30, werset 35-40. Galacjan 5:22-23. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, przemyśliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Mateusza 5:21-22. Słyszeliście, że powiedziano przodkom, nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. A kto by rzekł bratu swemu racha, stanie się przed Radą Najwyższą, a kto by rzekł głupcze, pójdzie w ogień piekielny. 27-28. Słyszeliście, iż powiedziano, nie będziesz cudzołożył, a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę, pożądaj jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Dekalog nie jest alternatywą dla miłości. Wskazuje raczej, w jaki sposób mamy okazywać miłość do Boga i ludzi. Choć miłość jako duch prawa przewyższa literę prawa, to jednak w żadnym wypadku nie jest nim sprzeczna. Pomysł, iż miłość do Pana i bliźniego miałaby w jakimkolwiek stopniu unieważniać 10 przykazań, jest równie bezsensowny jak twierdzenie, że umiłowanie przyrody znosi prawo grawitacji. Ponadto w przeciwieństwie do 15 słów opisujących uczynki ciała, owoc ducha jest opisany 9 cnotami. Bibliści wierzą, że tych 9 zalet jest zgrupowanych w 3 zbiory po 3 zalety w każdym, lecz nie do końca są zgodni co do ważności kolejności, w jakiej zostały one wymienione. Niektórzy dostrzegają tu nawet bezpośrednie odniesienie do Trójcy w postaci liczby 3. Inni zaś są przekonani, że 3 triady odzwierciedlają nasz sposób odnoszenia się do Boga, do bliźniego i do samych siebie. Jeszcze inni uważają, że ta lista jest opisem charakteru Jezusa. Choć każdy z tych poglądów może być w jakimś stopniu interesujący, najważniejsze jest to, jak Paweł akcentuje znaczenie miłości w życiu chrześcijanina. Fakt, iż apostoł wymienia miłość jako pierwszą z 10 cnót, nie jest przypadkowy. Wcześniej w Galacjan 5:6-13 ukazał wiodącą rolę miłości w życiu chrześcijanina, a ponadto wymienił miłość jako najważniejszą cnotę w innych swoich listach.
Podczas gdy pozostałe cnoty występują także w źródłach niechrześcijańskich, miłość jest cnotą czysto chrześcijańską. Wszystko to wskazuje, że miłość należy przestrzegać nie tylko jako jedno z wielu cnót, ale jako najważniejszą chrześcijańską cnotę, która jest kluczem do wszelkich innych cnót. Miłość jest najistotniejszym elementem owocu ducha i powinna definiować życie oraz zachowanie każdego chrześcijanina, mimo że jej okazywanie nie zawsze bywa łatwe. Jak wiele wyrzeczeń wymaga miłowanie. Czy można kochać, nie będąc zdolnym do wyrzeczeń? Czego Jezus uczy nas o miłości i wyrzekaniu się samego siebie? Dziękuję.